raz kolejny spotykamy się na Memoriale, uczcić pamięć wspaniałych zawodników. Na Facebooku można znaleźć swoje ciekawe zdjęcia. Opowiedz, co cię łączyło z Januszem Kulikiem. Dzięki pracy dziennikarskiej mojego taty mogłem poznać Janusza, mogłem poznać też Mariana Bublewicza. Dzięki mojemu tacie miałem okazję... O, właśnie idzie mój tato. Miałem okazję przejazdu z Januszem. Obie te postacie, ich sposób bycia, charakter jest taki, że nie wiem, włączamy na YouTubie filmy i wydaje nam się, że te osoby, mówiąc kolokwialnie, są dalej z nami. No, myślę, że o tych postaciach trudno zapomnieć. Cieszę się, że miałem zaszczyt być przez nich zaszczepiany tą pasją rajdową, bo to właśnie oglądając tych dwóch zawodników, nie tylko ja jako kierowca, ale ci kibice w dużej grupie, w dużej mierze, którzy tu są, też przecież wyrastali i to właśnie ci dwaj zawodnicy mknący po odcinkach swoimi Fordami mieli wpływ na to, że właśnie tutaj jesteśmy. Pierwszym przejeździe, proszę o podsumowanie. Bardzo dużo wody w wielu miejscach, jednak ona wyszło słońce i ten śnieg wytapia się, wycieka. Bardzo pozytywnie, jak zwykle dużo, dużo kibiców. Widać, że brakuje rajdu dużego rajdu wysokiej rangi w Krakowie, w Małopolsce. Super pogoda, super, że są kibice. Przyjechaliśmy się tutaj bawić, także jest naprawdę dobrze. Cel nadrzędny imprezy spełniony, także myślę, że same pozytywy. Miejsce pierwsze w klasie drugiej Janek Chmielewski, Jakub Wróbel. Zapraszam po raz kolejny. Również z cyklu NDS-3.
puchary solne kierownicy przekazywane przez pana burmistrza i pana prezesa. I nagrody rzeczowe od sponsorów, od Orlen Oil.